Jeśli chodzi o moją rodzinę, to ojciec pochodził z Ostrowca Świętokrzyskiego, natomiast mama pochodziła z Warszawy. Rodzinę miała tam w Warszawie i tam, prawda, urodzona. Po pierwszej, w 1922 roku pobrali się i mój ojciec wyjechał właśnie na to do Kowla, po prostu na Polesie tam i pracował w tartaku w Zabłociu. Był tak zwanym, obecnie to nazywano płatnik albo kasjer, prawda? I w 25 roku przed Bożym Narodzeniem pojechał wypłacać pracownikom w czterech tartakach, bo takim podlegały temu tartakowi pierwszy, prawda, ten cały zarząd, właściciel był. I tak, wypłacił w Zabłociu robotnikom, dojechał do Maniewicz, wypłacił w Maniewiczach tam, i dalej udał się w kierunku wschodniej granicy polsko-sowieckiej do Kołki i Stołpce. Do tych tartaków już nie dojechał. W 25 roku przed Bożym Narodzeniem. Najprawdopodobniej, bo do dnia dzisiejszego w ogóle nie wiemy, gdzie się podział ojciec. Jak zaginął, czy coś takiego. Prawda? Policja jeszcze do 1939 roku, do wybuchu wojny, jeszcze poszukiwała śladów jakichkolwiek. No a mama została z nami, czyli z bratem moim starszym o 2 lata ode mnie i musiała nas wychowywać. Pojechała do Kowla i w Kowlu zaczęła pracować w rejonowej komendzie uzupełnienia. To była dawniej jeszcze powiatowa komenda, a tu przed wojną przekształcili w rejonową komendę, która obejmowała powiat zarówno kowelski, jak i też Kamień Koszyrski. Znalazłem się w sierocińcu, łącznie z bratem, w sierocińcu w Maniewiczach. I tam 3 lata byłem w tym sierocińcu. Potem ten sierociniec Maniewicz przenieśli, po 3 latach przenieśli do Kowla. Jeszcze w Kowlu byliśmy, prawda, w tym sierocińcu 0,5 roku. I później Gajewski właśnie razem z mamą zabrali nas z sierocińca już do siebie. On pracował w RKU, w tym, prawda, rejonowej komendzie uzupełnień. Mama była w domu, pracowała. A jednocześnie on został osadnikiem wojskowym, ponieważ był legionistą. I w 1928 roku Piłsudski zaczął osadzać tych legionistów, którzy notabene powrócili z Francji i z Belgii, bo tam po I wojnie światowej dla legionistów w kraju nie było pracy. Tak jak teraz po tej II wojnie światowej to samo, prawda, dla akowców, dla winowców i tak dalej, proszę panów. Więc stamtąd pracował w kopalni we Francji i w 1928 roku, jak po przewrocie Piłsudskiego, po tym majowym przewrocie, prawda, legioniści doszli do jakichś tam już stanowisk, no bo po prostu, jak to, co wiem z opowiadań Gajewskiego, prawda, opiekuna mego, więc Piłsudski został zmuszony przez tych legionistów, którzy wybyli z kraju i pracowali poza krajem, do tego przewrotu. Nie mogli się zgodzić, tak jak myśmy się nie zgadzali po II wojnie światowej jako akowcy w stosunku do naszych władców, tak samo i oni, bo prawdę mówiąc, to objęli stanowiska ci, co siedzieli w domu za piecem. W związku z tym Piłsudski, prawda, po tym przewrocie po prostu polecił, żeby ściągnąć tych legionistów z zagranicy. To mało kto wie o tym, prawda, bo tego nigdzie nie napisano. Ja ze słów tylko, prawda, tego Gajewskiego mówię. Więc osadzał ich najpierw na Kresach Wschodnich, tam od strony, prawda, sowieckiej. Dawał osady i drugie, jeżeli ktoś miał wykształcenie, czy, prawda, inne tam jakieś walory swoje, no to osadzał ich na stanowiskach administracyjnych i wojskowych.
Następnie ja po 1932 roku, już po zagospodarowaniu wstępnym tej osady w kolonii Podryże, gmina Wielick, powiat kowelski, prawda, razem z mamą i bratem moim zamieszkaliśmy tam przez 3 lata. Od 1932 roku od maja do maja 1935 roku, ponieważ mama zachorowała na nowotwór, w związku z tym, prawda, musiała wyjechać, porzucić tą osadę i wyjechać na leczenie do szpitala do Kowla. Ponadto też szkoła tam była tylko trzyklasowa początkowo. Dopiero w 1937 roku urządzono już nową szkołę siedmioklasową i to osadnicy wybudowali, prawda, tą szkołę. Więc wróciliśmy do Kowla i zaczęliśmy już chodzić do szkoły w Kowlu. Do 7 klasy. Tam ukończyliśmy tą 7 klasę właśnie w 1939 roku, w miesiącu czerwcu. Dlaczego brat, pomimo że był starszy ode mnie o 2 lata, razem chodziliśmy do tej samej klasy i razem kończyliśmy tą szkołę powszechną. Ponieważ on na zdrowie, to 7-miesięczne dziecko się urodziło, prawda? Ze zdrowiem nie miał takich możliwości, także go przyjęli dopiero jak miał 9 lat. Jeśli chodzi, prawda, w szkole, no to profesorka od polonistka, pani Rzepowa, prawda, za karę chyba mnie, że błędów robiłem dużo, to kazała mi pisać kronikę szkolną. I tak od 4 klasy do zakończenia szkoły w 1939 roku ja pisałem klasową tą kronikę. Z chwilą wybuchu wojny światowej, drugiej wojny w 1939 roku, prawda, we wrześniu, już myśmy do szkoły nie chodzili, przepraszam, chodziliśmy do gimnazjum już, bo zdaliśmy egzamin w sierpniu do gimnazjum. Dlaczego w sierpniu? Ponieważ moim zamiarem było iść do szkoły oficerskiej. Mogłem iść do szkoły kadetów, najpierw musiałem, prawda, ze względu na ukończenie szkoły podstawowej i wieku, ale zabrakło mi 1 centymetra wzrostu na komisji wojskowej w Nisku. Tam była szkoła kadetów, łączności, jak się nie mylę nawet, nie pamiętam. I zostałem odrzucony. Więc Gajewski mówi tak, w takim razie musicie skończyć tu gimnazjum, maturę i potem do szkoły podchorążyk. Ja miałem iść, a brat miał zostać na tej osadzie wojskowej, którą w 1935 roku ojciec oddał w dzierżawę, prawda? I tam mu założył pasiekę, sad, że będzie tym, prawda? No i jeszcze cegielnię uruchomił na tamtych terenach, na tej samej osadzie. Także w 1938 roku to już wszystko było urządzone, całe to gospodarstwo. No niestety ta wojna pokrzyżowała plany i normalnie, prawda, zaczęliśmy. My jako harcerze, ale zdaliśmy w sierpniu egzamin do szkoły, do gimnazjum, to prywatne nazywano gimnazjum imienia osadników wojskowych. Oni to fundowali, ten budynek. Początkowo był on sierocińcem, ponieważ potem nie było na tyle sierot. W związku z tym, prawda, przejęli ten budynek, na gimnazjum przekwalifikowali. Gimnazjum ogólnokształcące. No i w ten czas my, prawda, zdając ten egzamin, to jeszcze w czasie egzaminu, nie, to już po egzaminie. Na trzeci dzień po tym egzaminie profesor z historii dał mi pytanie, jak daleko nasi żołnierze już poszli na zachód. Ja normalnie mówię, no, że już są pod Berlinem, zadowolony, nie? Że nasza armia idzie do przodu. Okazało się, że to było inaczej.